Panie i panowie, dzień dobry, witamy serdecznie. Przepraszamy za ten poślizg, jak zwykle udało się zmieścić w tym kwadransie akademickim, tak to go nazwijmy. Witamy serdecznie. Jakże ładnie. Witamy serdecznie na ważeniu i oficjalnej prezentacji przed galą na Thunder Strike Fighting 6 w ramach profesjonalnej ligi MMA Extra. Coraz za każdym razem, kiedy mam przyjemność zapowiadać to, że już jutro będzie kolejna gala, to jest coraz większa frajda i coraz mniej o tym tak naprawdę trzeba mówić, bo to jest marka, która staje się marką samą dla siebie. Tak więc tych nieprzekonanych zapraszamy jutro o 18:00. Zaczynamy jak zwykle w hali przy Alejach Zygmuntowskiej, w hali Mosirowskiej, która już jest praktycznie gotowa na duże sportowe emocje, na duże widowisko, w którym zobaczycie 10 walk w formule MMA, których zawodników za chwilkę poznacie. Tytułem wstępu chcielibyśmy oczywiście podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, że będziemy mogli was jutro na tę galę zaprosić. Są to nasi sponsorzy, ci, którzy wspierają nas bardzo często od samego początku, tak więc firma Powdout Gear, agencja reklamy Mix, hurtownia chemii samochodowej Motogama, Silence Group, który użyczył nam gościny również dzisiaj, bardzo dziękujemy. Alcatel One Touch, Rentis, Media Outlet, Bauzin, systemy ocieplenia. Bardzo dziękujemy, to sponsorzy jutrzejszego wydarzenia. Dziękujemy również mediom, które również nas wspierają. Patron medialny główny to oczywiście telewizja Orange Sport, ponieważ galę nie na żywo, ale w późniejszym terminie retransmisyjnie można będzie zobaczyć właśnie na ich antenie. Portale MMA News, MyMMA.pl, Radio Centrum, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Radio Lublin i Lublin 112.pl. Kłaniamy się nisko, bardzo dziękujemy za to, że piszecie o nas, że dajecie znać o tym, że naprawdę będzie jutro wydarzenie, którego przegapić w Lublinie absolutnie nie można. Szanowni Państwo, mamy zasady, które respektowane są właściwie na całym świecie, według których pierwszy raz będziemy organizować galę. Są to zasady zwane Unified Rules, według których toczone są walki również w największej, najbardziej prestiżowej, najsilniejszej na świecie organizacji UFC. Tak więc jutro do tego arsenału technik kickboxerskich, bokserskich, zapaśniczych i walki parterowej dojdą jeszcze jakże piękne w tym sporcie i jakże niebezpieczne uderzenia łokciami. Będzie to naprawdę widowisko na... Nie boję się tego powiedzieć, w światowym poziomie, ponieważ zasady wymuszają od zawodników absolutne maksimum umiejętności, a zawodników myślę, że warto poznać już teraz. Przedstawię tylko, jeszcze są z nami oczywiście właściciele organizacji, będzie też pomagać nam Kamil LGS, który będzie w tej chwili pełnił funkcję sędziego technicznego, on będzie odbierał wagę od zawodników, a wspomniani właściciele Jacek Sarna, Tomasz Słowacki również, by pana przedstawić tego pana, który skromnie stoi przy filarze, ale filary to podpór w końcu. Panie i panowie, kwestia formalna. Zawodnik ma założony limit wagowy według kategorii, również zdefiniowanej przez te Unified Rules, czyli w kategorii koguciej, piórkowej, lekkiej, półśredniej, średniej, półciężkiej oraz kategorii ciężkiej. Limity są określone wagowo, ja o nich będę mówił jeszcze przy okazji. Każdy zawodnik ma tolerancję, która pozwala mu ten limit przekroczyć o równe 500 gramów, nie więcej, jeżeli taka waga będzie niestety pokazywała więcej niż zakładany limit. I ta tolerancja, zawodnik zgodnie z regułami dostaje równe 2 godziny na to, by tę wagę do limitu doprowadzić. Ma na to 2 godziny, będziemy go już ważyć niestety fotelu, nie będziemy Państwa tutaj trzymać o tej wadze, zwłaszcza media, będziemy informować, bo to rzeczy istotne. No i tyle tytułem wstępu. Panie i panowie, zapraszamy tych, którzy otworzą jutrzejsze starcie. Punktualnie o godzinie 18:00, tuż po przywitaniu publiczności w amatorskiej walce w kategorii lekkiej zmierzą się. Zawodnik klubu Fighting Division Bydgoszcz, Maciej Szydłowski. Na motorze. Siedemnastolatek reprezentujący bydgoski Fighting Division, debiutujący na... w takim wydarzeniu. Kategoria lekka, limit wagowy to 70 kg. 69,1 kg, tak więc Maciej Szydłowski w limicie wagowym przed jutrzejszą galą. Maciej, zostań z nami, poczekaj proszę na swojego przeciwnika, a będzie nim reprezentant klubu Gladio Lublin, Piotr Jaszczuk. ...69 kg, 300 g, Piotr Jaszczuk również w limicie wagowym. Panowie, poprosimy was na środek, niech nasze hostes, niech właściciel organizacji oraz roll-upy zagrają, tak więc chwilkę dla fotoreporterów. Przodem do obiektywów również was poprosimy. Panie i panowie, starcie, które otworzy jutrzejszą 6. galę Thunder Strike Fighting, Maciej Szydłowski, Piotr Jaszczuk.
drugim starciu, również w kategorii lekkiej, zmierzą się reprezentant Akademii Holistycznej Skarżysko-Kamienna i Fitness Platinum Team, Jakub Martys. Kilogramy, przepraszam za to zamieszanie, troszeczkę zdziwiony. Dość dużą wagą zawodnika, 70 kg, tyle wynosi limit, plus pół kilograma tolerancji, tak więc 72 kg to waga, która nakazuje zawodnikowi w ciągu 2 godzin zmieścić się w zakładanym limicie wagowym, a jego przeciwnikiem będzie zawodnik klubu Eko Różanka Pankration Włodawa, Damian Abramiuk. Abramiuk! kg, tak więc w limicie wagowym. Panowie, zapraszamy do wspólnej fotografii przed jutrzejszym starciem. Przodem do obiektywów również poprosimy. Jakub Martys, Damian Adamiuk. Panie i panowie, kolejne starcie odbędzie się w kategorii koguciej, a pierwszy w klatce pojawi się reprezentant klubu Kaito Stalowa Wola, Sylwester Miller. kg, tak więc 100 gramów jeszcze pozostanie do zbicia. Tak jak mówiliśmy, Sylwester ma na to 2 godziny, ale chwilowo poczekać z nami na swojego przeciwnika, a będzie nim reprezentant klubu Gladio Lublin, Arbi Naszkojew. Przypomnijmy, limit kategorii koguciej wynosi 61 kg. Jak mówiłem, zawodnikom przysługuje pół kilograma dodatkowej tolerancji. kg, 100 gramów, tak więc również tutaj będzie potrzeba zbijania wagi. A jak mówiłem, 2 godziny będą na to. Panowie, poprosimy was o wspólne zdjęcie twarzami do siebie. Klasyczny bokserski, rzekłbym, stand-up. Twarzą do obiektywów jeszcze na moment. Sylwester Miller, Arbi Naszkojew. Panowie, 2 godziny na to, by doprowadzić wagę do zakładanego limitu powiększonego 500 gramów tolerancji. Panie i panowie, w kategorii średniej, czyli do 84 kg zmierzą się zawodnik CrossFit Rado, Cezary Kędzik. kg, tak więc Czary Kęsik w limicie wagowym jest jeszcze pewnym zapasem. Zaprośmy twojego przeciwnika, a będzie nim zawodnik klubu No Limit Toruń, Krystian Tołkaczewski. kg, 300 gramów, tak więc ten limit wagowy oraz tolerancja zostają wykorzystane. Panowie, prosimy o postę przed jutrzejszym starciem. To już zapowiada, co będzie działo się w klatce. Przodem do obiektywów jeszcze na moment. Walka w kategorii średniej. Cezary Kęsik, Krystian Tołkaczewski. Panie i panowie, zapraszamy zawodników, tym razem kategorii lekkiej, tak więc tutaj limit wynosi 70 kg. Zawodnik Herkulesa Łęczna, Mateusz Smolak.
69 kg, 800 gramów. Mateusz Smolak w wymaganym limicie przed jutrzejszym starciem. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik SWD Fitness Platinum Team Krasznik, Sebastian Kotwica. Równe 70 kg zawodnika z Kraśnika, Sebastian Kotwica w wagowym limicie. Panowie, przodem do obiektywów, ta rutyna zawodnicza już bierze górę. Kategoria lekka, Mateusz Smolak, Sebastian Kotwica. Dziękujemy. Panie i panowie, kolejne starcie odbędzie się w kategorii półciężkiej, tak więc waga może pokazać 93 kg plus te 500 gramów, które zawsze przysługuje zawodnikowi. Zapraszamy z Fighting Division Bydgoszcz, Seweryn Kirzibel. Zapasem 92,3 kg Seweryn Kirzibel. Dziękujemy, zapraszamy Cię, poczekaj na swojego przeciwnika, a będzie nim zawodnik GKS Górnik Łęczna, Michał Oleksiejczuk. Kilogramów 300 gramów Michał Oleksiejczuk również w wagowym limicie. Panowie, poprosimy Was na środek naszego rolapa. Pokażmy sponsorów, pokażmy nasze cudowne hostessy, pokażmy teraz Was, chwilę dla fotoreporterów. Poprosimy Was jeszcze przodem do obiektywów. Kategoria półciężka, Seweryn Kirzibel, Michał Oleksiejczuk, dziękujemy. Panie i panowie, raz jeszcze wracamy do najlżejszych, ale wcale nie lekko bijących zawodników. W kategorii kogucień zmierzą się zawodnik Łukowskiego Centrum Sportu i Sztuk Walki, Marcin Sywulski. Kategoria kogucia to limit do 61 kg. 61 kg, 400 gramów, tak więc w limicie wagowym Marcin Sypulski. A jego przeciwnikiem będzie fighter Marga Submission Team Garwolin, Jakub Piesiewicz. kg Jakub Piesiewicz, obaj zawodnicy tego pojedynku mieszczą się w swoich limitach wagowych. Chwilę dla fotoreporterów. Przodem jeszcze do obiektywów Was poprosimy. Marcin Sybulski, Jakub Piesiewicz, dziękujemy. Prosimy kilka dodatkowych kilogramów na wagę. Tym razem zawodnicy muszą zmieścić się w limicie kategorii lekkiej, który wynosi 70 kg, a będą to zawodnik klubu Zenit Łódź, Kamil Lamprycht. Przypominam, kategoria lekka, 69,9 kg, tak więc ze 100-gramowym zapasem Kamil Lamprycht. A jego przeciwnikiem będzie zawodnik Dziki Wschód Biała Podlaska Poland Top Team, Hubert Szymajda. i 80 kg, tak więc lekko przekroczona tolerancja. Hubert, poprosimy Was, panowie, jeszcze do wspólnej fotki. Jeszcze twarzami do obiektywów.
jak mówiłem, w przypadku przekroczenia zakładanego limitu oraz tolerancji zawodnik dostaje 2 godziny, by w tym limicie się zmieścić. O tej wadze będziemy Państwa już informować. Dziękujemy serdecznie. Kamil Lampricht, Hubert Szymajda. Jeszcze mała techniczna uwaga do zawodników i ich sztabów, żeby prosimy, żebyście nie rozchodzili się, zostali tam z nami na miejscu. Robimy końcówkę badań lekarskich oraz szybką odprawę. O tym jesteście informowani też tutaj wchodząc na wadę, ale takie rzeczy mogą niestety w tych emocjach i ferworze umknąć, tak więc proszę, byście się nie rozchodzili. Panie i panowie, tuż przed główną walką jutrzejszego wieczoru w Ekstrafajcie w podwyższonym limicie kategorii lekkiej, który został ustalony na 74 kg, zmierzą się zawodnik Szkoły Walecznej Lubelszczyzny, Łukasz Talarowski. Kg Łukasz Talarowski, a jego rywalem będzie zawodnik K1 Training Center Lublin, Hovhannes Ovik Chilingarian. Równe 73 kg. Panowie, zaprosimy Was na środek do wspólnego zdjęcia przed jutrzejszą walką twarzami do siebie najpierw. Jak mówiłem, będzie to extra fight tuż przed główną walką jutrzejszego wieczoru. Przodem do obiektywów jeszcze na moment. Hej, kolego! Podziękujmy. Łukasz Talarowski, Hovhannes Ovik Chilingarian. Panie i panowie, coś, co niezmiernie miło zapowiadać. Bardzo historyczna chwila, kiedy w walce wieczoru ten pas, pierwszy w historii organizacji Thunder Strike Fighting, znajdzie swojego pierwszego właściciela. Będzie to mistrz organizacji w kategorii lekkiej. O ten pas pojedynek w formule MMA na dystansie 3 razy 5 minut stoczą zawodnik klubu Solo Team Namysłu, Grzegorz Szuli Szulakowski. Już Państwo wiecie, limit kategorii lekkiej wynosi 70 kg. Dozwolona jest tolerancja w wysokości 500 g. I pierwszy na wadze. Jutro również pierwszy w klatce zawodnik Solo Team Namysłów, Grzegorz Szulakowski. kg Grzegorz Szulakowski w wagowym limicie przed walką wieczoru, walką o mistrzowski pas TFL. Grzegorz, zostań z nami, zostań, poczekaj na swojego przeciwnika, a będzie nim zawodnik klubu Herkules Łęczna, Łukasz Pieniek. kg, obaj zawodnicy w limicie przed jutrzejszą, pierwszą w historyczną walką o pas mistrza organizacji Thunder Strike Fighting 6. Grzegorz Szulakowski, Łukasz Bieniek, panowie, poprosimy o fotografię przed jutrzejszym pojedynkiem. Jeszcze twarzami do obiektywów. Szuli Szulakowski, Łukasz Bieniek, to ten pas powędruje w ręce któregoś z tych zawodników. Ten pas po walce zawiśnie na biodrach któregoś z tych gentlemanów. Jak mówiłem, prosimy jeszcze, byście zostali z nami na sam koniec. Tam prosimy, żebyście się udali na koniec. Panie i panowie, biletów
Mamy komplet. Zapraszamy. No, komplet sprzedali już kilka dni wcześniej. Którzy załapali się, którzy uwierzyli, że to będzie. A to na co jeszcze? Widowisko warte tego, by wcześniej zgłosić się i zapewnić sobie wejściówki. Zapraszamy na godzinę 18. Od 17 wpuszczamy. Zapraszamy na 10 zawodowych walk. Na pierwszą w historii walkę o pas mistrza Thunder Strike 5D. Na szóstą galę. Jakże udaną galę. Zobaczycie jutro. Zapraszamy. Widzimy się jutro o 18 w Posiłowskiej Halicy. Ale jak się...